Sylaby, głoski i litery. Sylaby. Zacznijmy od prostego zdania. Julka słucha muzyki. Już na pierwszy rzut oka widać, że zdanie to składa się z trzech wyrazów: Julka, słucha oraz muzyki. Każdy z tych wyrazów możemy jednak podzielić na jeszcze mniejsze części, zwane sylabami. Pamiętaj, w każdej sylabie jest jedna samogłoska. W języku polskim występuje osiem samogłosek: A, e, i, o, u, e, y, o, e. Zapiszmy pierwsze słowo naszego zdania, czyli julka. Wyraz ten zawiera dwie samogłoski u oraz a, dlatego możemy podzielić go na dwie sylaby jul-ka. Wyraz drugi, czyli słucha, również zawiera te same dwie samogłoski. U oraz A. Dlatego również składa się z dwóch sylab su-ha. Ostatni wyraz naszego zdania, czyli muzyki, składa się już z trzech samogłosek. U, Y, I. Dlatego możemy podzielić go na trzy sylaby. Mu, z, ki. Przejdźmy do innych przykładów. Wyraz to pola ma trzy samogłoski, a więc składa się z trzech sylab. To-po-la. Wyraz mata ma dwie samogłoski, składa się więc z dwóch sylab. ma-ta. A z ilu sylab składa się wyraz je? To proste. Wyraz je składa się tylko z jednej sylaby, bo ma tylko jedną samogłoskę. Głoski i litery. Każdy wyraz, na przykład rower, można podzielić na części jeszcze mniejsze od sylab. Są to głoski, czyli dźwięki, z których składa się nasza mowa. W słowie rower mamy pięć głosek: r, o, w, e, r. Tym pięciu głoskom odpowiada pięć liter: r, o, w, e oraz r. Zapamiętaj: głoska to dźwięk, z którego składa się nasza mowa. Litera zaś to znak graficzny za pomocą którego możemy zapisać głoskę, długopisem na papierze albo na klawiaturze komputera. Teraz wypowiadam głoskę a, a teraz ją zapisuję. Najczęściej jednej głosce odpowiada jedna litera. Na przykład głosce wy odpowiada litera w, głosce z odpowiada litera z i tak dalej. Jednak głosce szy Odpowiadają dwie litery S i Z pisane razem. Są to tak zwane dwuznaki. Do dwuznaków należy SZ, CZ, RZ, CH, DZ, DZ oraz DZ. Przejdźmy do przykładów. Wyraz topola składa się z sześciu liter oraz sześciu głosek: T, O, P, O, L, A. Wyraz kasztan składa się z siedmiu liter i sześciu głosek, ponieważ zawiera dwuznak SZ. K, A, SZ, TY, A, n. Wyraz chrzan składa się z sześciu liter, ale tylko czterech głosek, ponieważ zawiera dwuznak CH oraz RZ. CH, Ż, A, NY. Zapamiętaj więc, że głosce nie zawsze odpowiada tylko jedna litera.